80% problemów to nasza wyobraźnia. Zrób rachunek sumienia. Ile razy tworzyłeś w głowie negatywne obrazy? Ile razy przygotowywałeś się już do tego, co powiesz? Jak się zachowasz, kiedy zdarzenia przybiorą niekorzystny dla ciebie obrót? To ciekawe, dlaczego nigdy nie poświęcamy tyle samo czasu na tworzenie pozytywnych scenariuszy. Zastanów się nad tym sam. Jakie myśli przychodziły ci do głowy przed rozmową rekrutacyjną? Czy nie takie? Na pewno sobie nie poradzę, wypadnę kiepsko, nie umiem się dobrze sprzedać, zdenerwuję się i nie powiem nawet połowy tego, co sobie przygotowałem. I co zrobię, jak mnie zapytają o moje plany, rozwój osobisty, zainteresowania itd. A może się mylę co do twoich myśli? Może były one zupełnie inne? Wypadnę dobrze na tej rozmowie. Jestem przygotowany. To będzie znakomite doświadczenie. Wreszcie będę mógł wykazać się swoją wiedzą, podzielić się swoim doświadczeniem i wizją rozwoju. Poznam nowych ludzi, nową firmę. Ktoś mnie wreszcie zauważy, doceni. Będę mógł rozwinąć skrzydła. Które z tych myśli częściej przychodzą ci do głowy? Te pierwsze? A które bardziej ci się podobają? To je zmień na te, które są dla ciebie lepsze. To będzie trudne, ale nie niemożliwe. Jeśli jesteś osobą, którą nachodzą negatywne myśli, rada. Wypisz sobie na kartce te pozytywne i naucz się ich na pamięć. Na blachę. Tak, żebyś umiał je powtórzyć bez zająknięcia, z uśmiechem na ustach, z pewnością siebie, w każdej sytuacji. Potem wybierz się na jakąkolwiek rozmowę rekrutacyjną i sprawdź, jak to na ciebie działa. Czy będziesz bardziej rozluźniony? Czy twoje samopoczucie się poprawi? Czy łatwiej będzie ci nawiązać kontakt z komisją rekrutacyjną? I tak dalej. Zupełnie nie patrz na wyniki rekrutacji, tylko na efekty po zastosowaniu tej metody. Potraktuj to jako trening. Jeśli to będzie działało, Wykorzystaj tę metodę wtedy, kiedy będziesz się starał o pracę swoich marzeń. Wygląda to może banalnie i mało przekonywująco. Nawet po wysłuchaniu tego audiobooka do końca możesz nie wykorzystać tej techniki, ale może wrócisz do niej po czasie, gdy znowu jakiś impuls popchnie cię do działania. Kiedy już do tego dojrzejesz, zrób tak. Po pierwsze. Poszukaj oferty pracy, na którą możesz odpowiedzieć. Niech to będzie oferta poniżej Twoich oczekiwań, wymagań i umiejętności. Po drugie, przygotuj pod nią swoje CV i list motywacyjny. Możesz skorzystać z porad zawartych na portalach internetowych lub z pomocy swojego doradcy zawodowego w Urzędzie Pracy, a najlepiej wszystkich naraz. Po trzecie, przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej. Po czwarte, stwórz własny wizerunek. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Przeczytaj co nieco o tym, jak się ubrać, jak uczesać, jaki makijaż wybrać, czy utrzymywać kontakt wzrokowy, jak się zachowywać, jak mówić, jak gestykulować, czy żartować i jeśli tak, to kiedy i z czego. Po prostu jak się profesjonalnie zaprezentować i wypaść dobrze w komunikacji niewerbalnej. Po piąte. Zrób próbę i przetrenuj całą sytuację przed lustrem albo z osobą bliską, koleżanką, znajomym lub w klubie pracy. I teraz najważniejsze. Jak już będziesz przygotowany, po prostu zacznij działać i wypróbuj te metody w praktyce. Nic ci nie da sucha teoria. Jak już wyślesz 100 CV, Umieścisz swoje ogłoszenie w 30 portalach internetowych, odbędziesz 25 rozmów kwalifikacyjnych, wtedy porozmawiamy. I będzie tak. Albo już dawno będziesz pracował i teraz będziesz szukał lepszej pracy, albo nadal nie będziesz miał pracy i trzeba będzie się zastanowić, co nie zadziałało, co trzeba zmienić, co jest nie tak, gdzie popełniasz błędy. Czy przypadkiem nie masz zbyt wygórowanych oczekiwań? i tak dalej. Po dokonaniu analizy i korekty dotychczasowych działań, zwiększeniu swojej motywacji, zaczniesz od nowa aż do skutku. Ale nie opowiadaj mi, że to się nie uda. Już próbowałem i zawsze jest tak samo. Po co za każdym razem popełniasz te same błędy? Już Albert Einstein powiedział, że szaleństwem jest robić wciąż to samo, a oczekiwać różnych rezultatów. Nie przyjmujesz żadnych wymówek i żadnych tłumaczeń, dopóki nie wprowadzisz w życie powyższych wskazówek. Skoro zainwestowałeś już pieniądze w tego audiobooka, to z nich skorzystaj i niech zapracują na siebie. A najlepiej niech przyniosą wielokrotny zysk. Do dzieła! Podjąłem wyzwanie, ale już mi się znudziło. Zaraz, zaraz, a gdzie rozsądek, umiar i nagrody? No właśnie, zazwyczaj jest tak, że starcza ci euforii, zapału i chęci na jeden dzień, na zastosowanie pierwszego punktu, albo w najlepszym wypadku na tydzień, w którym poszukujesz pracy. Potem następuje zniechęcenie, zwątpienie, marazm. Następne są frustracja i obwinianie innych. I znowu jesteś w punkcie wyjścia. Tu się kłania praca nad sobą, chęci, motywacja. Jest wiele książek drukowanych, e-booków, audiobooków dotyczących motywacji. Można w nich znaleźć dużo ciekawych porad i sposobów wyzwalania u siebie motywacji. Samo czytanie oczywiście nic ci nie da. Postaraj się wybrać dla siebie kilka sposobów, najbardziej odpowiednich i zgodnych z Twoim charakterem i mentalnością. Ja przeczytałam sporo książek i opracowań na temat motywacji, i przetestowałam kilkanaście różnych sposobów automotywacji. Następnie wybrałam kilka tych, które na mnie najlepiej działają. Zaczynam od celu. Wyznaczam sobie jeden główny cel, a następnie dzielę go na etapy. W ramach tych etapów wyznaczam sobie mniejsze cele, bardzo realne, proste i w miarę łatwe i szybkie do osiągnięcia. To bardzo ważne. Nic tak nie zniechęca, jak długie oczekiwanie na rezultaty. Pracujesz, pracujesz, a tu jak nie było efektu, tak nadal nie ma i nie wiadomo kiedy będzie. To pierwszy gwóźdź do trumny. Następnie, jak już mam wyznaczone swoje małe, jednostkowe cele, przydzielam im nagrody. Tym większym celom duże nagrody, tym jednostkowym mniejsze. To wspaniale na mnie działa i przynosi fantastyczne rezultaty. Nagrody nie muszą być drogie, wyszukane, ekstrawaganckie. Przede wszystkim powinny wywoływać dużo pozytywnych emocji i uczuć. Jak to może wyglądać u ciebie? Cel główny: znalezienie nowej pracy. Nagroda wymarzone w czasy zagraniczna wycieczka, pobyt w SPA, uczestnictwo w dawno planowanym szkoleniu, na które zawsze brakowało funduszy i tym podobne. Cele jednostkowe: po pierwsze napisać CV. Nagroda kino, teatr, filharmonia, kabaret i tym podobne. Po drugie, Napisać list motywacyjny. Nagroda. Spotkanie ze znajomymi, wyjście do kawiarni, restauracji, klubu, dyskoteki itp. Po trzecie. Przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej. Nagroda. Wycieczka, wypad za miasto, piknik, rajd rowerowy, spływ kajakowy. Po czwarte. Stworzyć własny wizerunek. Nagroda masaż wizyta u kosmetyczki, fryzjera, wizażysty. Po piąte. Zrobić próbę rozmowy rekrutacyjnej. Nagroda. Spacer, oglądanie zachodu słońca, pójście na ryby, na grzyby, zabawa z dziećmi i tym podobne. Oczywiście to tylko moja propozycja. Nie znam twoich upodobań, zainteresowań, marzeń i rzeczy, które sprawiają ci przyjemność. Dlatego musisz sam stworzyć swoją listę nagród. Naprawdę warto. To działa. Sprawdź sam. Kolejny sposób na podtrzymanie motywacji i chęci realizacji danego zadania, który ja stosuję, to czytanie. Tak, czytanie to wspaniała sprawa. Oczywiście, jeśli czytamy odpowiednie pozycje. Ja, jeśli nie mam akurat żadnej nowej książki, często wracam do tych opracowań, po których przeczytaniu stawiałam sobie nowe wyzwania. Na pewno zdarzyło Ci się kiedyś, w trakcie czytania jakiejś książki, że wpadły Ci do głowy nowe pomysły. Nakręcałeś się pozytywnie i miałeś wrażenie, że jesteś w stanie przenosić góry. I może nawet udało Ci się zrealizować jakąś część nowego planu. Ale po jakimś czasie skrzydełka ci opadły pod naporem szarej rzeczywistości. Zastanów się, czy ten stan euforii nie był lepszy od późniejszego marazmu. Jeśli bardziej ci odpowiadał, to dlaczego nie wrócić do niego znowu? Dlatego przeczytaj tę pozycję, która działała na ciebie tak twórczo, jeszcze raz. I zastanów się, co było dobre w twoim postępowaniu. A co należałoby poprawić, by udało ci się zrealizować zamierzony cel? Jeśli należysz do tych osób, które niekoniecznie przepadają za czytaniem książek, to może spróbuj z filmami. Mam znajomego, który na swój motywator wybrał film Rocky z Sylwestrem Stallonem, a jego dziewczyna wybrała Dirty Dancing z Patrickiem Swayzim. Oczywiście możesz się śmiać. Ale ja nic w tym, ani śmiesznego, ani złego nie widzę. Te filmy, istotnie, są już mocno przebrzmiałymi przebojami, ale właśnie im przypominają ich najlepszy okres w życiu. Przywołują wspomnienia z młodości, kiedy byli piękni i pełni energii, z cudownymi planami na przyszłość i wiarą, że cały świat stoi przed nimi otworem. Czy jest w tym coś złego? Ja myślę, że nie. Sama sprawdziłam to na sobie i obejrzałam jeden z filmów z czasów mojej młodości. To była znakomita zabawa, wywołująca pozytywne emocje i chęć do działania. Polecam ci również inny motywator, który przydaje się w sytuacjach stresowych i wówczas, kiedy jest potrzebny natychmiastowy zastrzyk pozytywnej energii. Na pewno słyszałeś o naszej piosence. Mają ją prawie wszystkie zakochane pary. Proponuję ci, żebyś wybrał sobie swoją piosenkę motywatora, podczas której nogi same ci drgają, palce wystukują rytm i po prostu chce ci się żyć. Posłuchaj jej sobie przed rozmową rekrutacyjną. Z mojego doświadczenia wynika, że w przeciwieństwie do innych motywatorów, które rozmaicie działają na różne osoby, piosenka działa na wszystkich bez wyjątku. Moja melodia to simply the best, Tiny Turner. Zawsze jej słucham przed ważnym spotkaniem. Mam też płytę składankę do samochodu, której słucham w drodze do pracy. Szczerze ci polecam, to naprawdę działa. Zaproponowałam ci już stworzenie bazy swoich motywatorów. Teraz chciałabym cię ostrzec przed insektami. To bardzo jadowite robaki, które mogą opanować całe Twoje ciało. Jeśli będziesz nieuważny, znajdziesz się tam, gdzie nie trzeba lub pozwolisz im na to. Co za insekty? Te insekty, robaki, w moim rozumieniu to osoby, które ci zazdroszczą i źle ci życzą. Takie, które same nic w życiu nie osiągnęły, ale nieustannie wszystkich krytykują, oceniają i poddają w wątpliwość wszystkie twoje pomysły, studzą twój zapał, wszystko widzą w czarnych barwach i stale rzucają ci kłody pod nogi. Czerpią satysfakcję z twojej porażki, z radością oznajmiając ci a nie mówiłem? Takich ludzi musisz unikać jak ognia. Ogranicz kontakt z nimi do minimum, a jeśli to niemożliwe, zupełnie ignoruj ich dołujące uwagi na temat Twojego przedsięwzięcia, jeśli oczywiście nie są to rady warte wzięcia pod uwagę, lub po prostu nie chwal się swoimi planami. Ja kiedyś zastanawiałam się nad tym, dlaczego właściwie nie mam bliskich przyjaciół, którzy są zawodowymi marudami i nieudacznikami. I doszłam do wniosku, że moja intuicja załatwia to za mnie. Jeśli do tej pory nie słuchałeś swojej, dobrze ci radzę, zweryfikuj swoich znajomych i znajdź nowych, którzy będą cię wspierać w każdej sytuacji. Będą podsuwać nowe pomysły, nowe rozwiązania, będą cię motywować, kiedy będziesz miał chwilę zwątpienia.